jsme druhým dnem na festivalu Dobromysl, příběhy obyčejného štěstí, takže už můžeme mluvit o nějakých pocitech, o nějakých očekáváních. Jak to tady vnímáš ve Dvoře Králové na tom prvním ročníku? Będę mówił po polsku, bo nie znam na tyle czeskiego, żeby mówić. Dziękuję za zaproszenie, za pozwanku. Bardzo, bardzo ładne miasto. Jestem tutaj po raz pierwszy. Cieszę się, że taki festiwal odbywa się. Festiwal zaprzyjaźniony z naszym festiwalem, którego jestem współorganizatorem w Wałbrzychu, także po sąsiedzku. Bardzo ciekawy pomysł na festiwal, dobra myśl. Tak jak rozmawialiśmy, trzeba być tylko dobrej myśli, żeby nie myśleć o tych rzeczach złach, które o nas, ale mimo wszystko nas otaczają. Bardzo ciekawe propozycje filmowe, studenckie, także bardzo, bardzo fajne tutaj animacje w teatrze. Myślę, że potencjał festiwalu jest bardzo, bardzo duży. Mam nadzieję, że ludzi będzie coraz więcej, diwaków tutaj na festiwalu, ale pierwsza organizacja, program bardzo dobry. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Já jsem byl u vás na festivalu Zvěstunov v Valbřichu, jsme partneři, budeme dál spolupracovat, budeme rozvíjet naši spolupráci, budeme se vídat. Tak, já mám naději, bo jeżeli chodzi o náš festival Zvěstunov v Valbřichu, teraz čekáme na decyzję našeho prezidenta, či następny będzie, bo wiadomo, chodzi o peníze. Na pewno będziemy współpracować. Mamy nadzieję, że uda nam się zrobić, bo na pierwszym festiwalu Zwiastunów filmowym w Wałbrzychu był epizod czeski, tak? Były czeskie filmy, właśnie był film, który robiłeś ten z Pragi. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić taki większy program właśnie czeski, czeskiego kina, partnerstwa z festiwalem Dobromyśl, z Dworu Królowe. I mam nadzieję, że to się rozrośnie jakąś taką fajną, że dużą współpracę, że nasz wakacyjny, lipcowy, 7 miesiąca festiwal, a wasz październikowy będzie takim lustrzanym jakby odbiciem, że będziemy mieli dużo podobnych, że będziemy się inspirować, o może tak. Dziękuję bardzo. Dzięki.